Poprzedni sezon siatkarski dostarczył nam niesamowicie dużo wrażeń. Nasza kamera towarzyszyła Chemcowi praktycznie na każdym kroku. Byliśmy na treningach, turniejach, rozmawialiśmy z zawodniczkami, zarówno tymi młodszymi, jak i tymi starszymi, które rywalizowały na parkietach drugiej ligi. Oczywiście nie zabrakło wypowiedzi trenera Marka Olczyka. A tak prezentowały się nasze zawodniczki w kilku wybranych dla Państwa najbardziej zaciętych spotkaniach, które mieliśmy okazję transmitować na naszej antenie. Na boisko Joachim zdenerwowana, bardzo mocno tutaj chciała skończyć tę akcję punktem. Wszystko dzięki tej zagrywce. As serwisowy, brawo za odwagę, bo w tym momencie meczu teraz oczywiście kwestia tego, czy uda się to wszystko spiąć taką klamrę. As serwisowy Aleksandry Druciak. W kierunku Joachim teraz wzięła na siebie ciężar gry w ataku i piłkę jeszcze tutaj gdzieś spod taśmy. Wydawało się, że to jest niemożliwe, ale to daje też efekt w postaci punktu. Powietrze, piłka w górze, ma Joachim piłkę meczową i koniec tego spotkania. Chełmiec Wodociągi Wałbrzych zwycięża 3-1. Pierwsze wybroniły tutaj po porażce w secie numer 1 zawodniczki z Wałbrzycha. Mecz, który od dawna elektryzował kibiców obu drużyn. Mecz, który miał być rozegrany 15 stycznia, niestety ze względów zdrowotnych wtedy to spotkanie zostało przełożone. Gramy więc dzisiaj blisko wygrania pierwszej partii. Jedna piłka dzieli te zawodniczki od tego, by tutaj zrobić sobie prezenty, szczególnie po tej złej grze. No, wciąż piłka setowa, ale tylko punkt straty. Aleksandra Drucia, która tak dobrze zaczęła, 4 punkty z rzędu. Teraz przydałoby się wrócić do tej zagrywki z początku seta. Mniej skomplikowana, choć problemy również. Blok obity, punkty przez Sokół zdobyty. Jezela podbija. Druciak przez plecy do Łuszczyńskiej. Ta technicznym zagraniem znowu daje radość wałbrzyskim kibicom. I piłka setowa dla Chemca. I tych piłek będą miały dwie. Aleksandra Małodobra pierwszą rozpocznie za moment. 25-23 pierwszego wygrał seta Sokół. Teraz nieźle, dobrze w obronie. Prawe skrzydło, druga linia w siatkę. Jest 25-22 dla Chełmca. Razem już skutecznie. 18 punkt. Jakże inaczej ten wynik wygląda w sytuacji, nawet gdyby teraz Sokół wygrał piłkę i seta. W przeciwieństwie do tego, jak to mogło wyglądać, gdyby ten wynik zatrzymał się gdzieś tam przy wyniku 11-12. Teraz Olczyk, znowu dobry serwis, znowu świetny pomysł. A i szkoda, że nie udało się tutaj Pameli Łuszczyńskiej podbić tej piłki, bo te plany ma Sokół. Punkty dla Chełmca, który w tym momencie ma piłkę meczową, setową, przepraszam, w górze. I tych piłek setowych będzie aż 9 z rzędu. No albo jedna, zobaczymy. Ostatni na trybunach, Natalia Gezella zagrywa na drugą stronę. No, trochę problemów na przyjęciu Sokół, ale grają jeszcze katowiczanki bardzo mądrze w ataku. Łuszczyńska delikatnie, ta Małodobra, przepraszam, atakowała. Łuszczyńska po drugiej stronie siatki. Gezella dobrze tym razem w obronie, Druciak do Łuszczyńskiej i to ona kończy seta. Tak jak wcześniej sędzia się nie pomylił przy aucie po stronie Chełmca, tak teraz też nie pomylił się przy autowym zagraniu katowickiej drużyny. Mimo tego, że zarówno jedna, jak i druga strona chciałaby, aby podejmowane były tutaj inne decyzje. Teraz Łuszczyńska jeszcze się broni, dobrze, Małodobra, oddadzą za darmo, szansa dla Sokoła na kontrę, lewe skrzydło uruchomione, blok, Gezella podbija, jeszcze raz Druciak dolnym sposobem, Łuszczyńska odda piłkę za darmo, tak starała się w martwy punkt, ale wciąż jeszcze szansa, blok, aut i punkt dla Sokoła. Czy wytrzyma presję
i teraz też zrobi tutaj coś dobrego. Dobry pomysł na Gezele, podbita, Druciak, Łuszczyńska, blokaut i piłka dla Chełmca, piłka meczowa. Oj, oj, to na pewno będzie gorąco, Natalia Gezela. I kto tutaj za chwilę będzie się cieszył? To jeszcze może się odwrócić, to wszystko jest jeszcze możliwe, to jest tylko punkt przewagi. No a przecież Sokół gra świetnie. Aut i koniec meczu! Teraz czyżby tutaj Julia Rzeczycka, główna bohaterka kilku kluczowych akcji w poprzednim fragmencie meczu, w zasadzie w poprzednich setach, nawet i w tym. Przed zmianą stron na przykład. Na trybunach głośno, gorąco, Chełmiec, Chełmiec. Panki, panki też chcą wygrać. Mają punkt straty i piłka meczowa dla wałbrzyskiej drużyny. Aut i koniec meczu, Chełmiec wygrywa. Ale nie, po bloku, tak też pokazuje pani arbiter. Okej, okej, może i tak było. Gramy na przewagi. Co oznacza, że teraz zespół z Panek będzie miał set, piłkę po swojej stronie. Czyli serwis. Dwa punkty przewagi. Gramy na przewagi. Tyle musi uzyskać zespół, by wygrać w tym secie. Przez chwilę wydawało się, że to było zagranie w aut, bo z góry tak też to było widać. Ale tam arbiter tego spotkania zwrócił uwagę, że gdzieś po drodze dotknięte były palce blokującej wałbrzyszanki. Okej, okay, skoro tak, to gramy dalej. Bo będziemy na hali wałbrzyskich mistrzów nieco dłużej w atmosferze iście sportowego święta. Druciak, dobrze Jochem, punkt dla Chełmca. Piłka meczowa dla Chełmca i Nicole Jochem na zagrywce. To co? Jak zrobi to Nicole Jochem? Trener Marek Olczyk tutaj klaszcze, by kibice również zaczęli klaskać. By tu się zrobiło głośno, by tutaj było za moment, być może radośnie. No, bardzo gorąca atmosfera w hali Wałbrzychu. Jochem, świetne to zagranie, ale też doskonale w obronie poradziły sobie rywalki, choć teraz Gezela broni. I jeszcze raz Jochem na drugą stronę ma szansę na kontrę. Zespół z Panek, kto tu będzie mądrzejszy? Dobrze też w obronie Olczyk, mało dobra, blok, grają jeszcze! Nie, już nic z tego nie wyszło. Jest po 15, doskonała atmosfera i doskonały mecz. Gezela doskonale w obronie, teraz naprawdę trzeba będzie oddać piłkę za darmo. Szansa dla Panek, by wyjść z obronnej ręką z tej sytuacji. Blok! Bronią się wałbrzyszanki teraz bardzo skutecznie. Będą miały szanse na kontrę. Druciak do Małodobrej. Au, ty Boże! Jak to mogła przestrzelić Aleksandra Małodobra w tej sytuacji? Tak jak mówiłem chwilę temu, tutaj wałbrzyska ekipa prowadziła trzema punktami. Jak się nie udało skończyć tego, teraz trzeba być mocno skoncentrowanym. Piłka za darmo. Mają piłkę meczową, panki w górze. Out! Po bloku? Nie! Nie! Zdecydowanie nie! A może? Prawie jak zderzenie Dawida z Goliatem, ale trener Marek Olczyk, gratuluję przede wszystkim na samym początek tego dobrego turnieju półfinałowego, świetnego sezonu w wydaniu pierwszej drużyny. Ja rozmawiałem z trenerem tuż po zakończeniu tych rozgrywek w Legionowie. Jakiś tam niedosyt był, ale też była wielka radość z progresu, jaki zrobiła drużyna. No na pewno, no to jest, to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o budowanie pierwszego składu. Drugi rok z rzędu walczymy o pierwszą ligę. No tak blisko jeszcze nie byliśmy w historii klubu. Zabrakło seta, ale naprawdę szacunek dla dziewczyn, dla całego zespołu za walkę, za ambicje, za to, że w ogóle znaleźliśmy się w tym turnieju półfinałowym, bo wiemy, że równie dobrze przegrywając z Pankami moglibyśmy sezon zakończyć nieco wcześniej. Tak, bo ten mecz decydował praktycznie o wszystkim. No ale czasami tak jest, że ten zespół buduje się w tych trudnych chwilach, prawda? Tych chwil trudnych w tym konkretnym sezonie nie było aż tak dużo, więc tym bardziej miło było zobaczyć charakter, walkę. No i to, że ta drużyna cały czas idzie do przodu. Bez względu na to, co się dzieje, robimy ciągle krok do przodu.
Dokładnie, no też musimy sobie zdać sprawę, że nie ominął nas COVID w tym sezonie. Te problemy zdrowotne też się przełożyły na jakiś taki chwilowy dołek w lidze, chociażby mecz z Dąbrową, który nam zupełnie nie wyszedł, ale w przeciągu całego sezonu można powiedzieć, że graliśmy najrówniej z tych zespołów wszystkich z naszej grupy. No i to zaowocowało półfinałem o pierwszą ligę. No dobrze, a w samym turnieju półfinałowym był mecz z Legionowią, wygrany po kapitalnej, prawda, walce i potem ta porażka z Mysłowicami. To de facto właśnie ta porażka zadecydowała tak naprawdę o braku awansu dalej. I znowu dobry, wręcz bardzo dobry mecz z Gdynią. Trener był zespołem tam na miejscu. Co tak naprawdę decydowało w tych chwilach, tak krótkich chwilach, taka, że ta forma była taką sinusoidą? No, trzeba powiedzieć, że ten zespół z Mysłowic jest bardzo doświadczony, zawodniczki, które spędziły na ligowych parkietach naprawdę już kilka sezonów, bardzo ciężko nam się grało, no akurat trafiła się słabsza forma w meczu z Mysłowicami, no i to niestety miało swoje fatalne skutki, jeżeli chodzi o wynik końcowy. Natomiast no tak jest w turniejach przy czteroosobowym składzie, że bywa tak, że trzy zespoły mają po dwa zwycięstwa i decydują detale. No i na tych detalach się skupiliśmy, gdy liczyłem wyniki. Bo prawda jest taka, że sposób liczenia tych małych punktów w siatkówce jest nieco inny jak w innych dyscyplinach sportu, co też kibicom czasami sprawia nieco trudności. Tu decydował współczynnik setów, prawda? Czyli dzieliło się sety zwycięskie przez sety przegrane i to, co wychodziło, im wyższy wynik, tym wyższa pozycja w tabeli. Mieliście stosunek setów 1-4, no trzecie miejsce. Ja generalnie uważam, że to był naprawdę świetny występ i warto to powtórzyć w przyszłym sezonie. No i właśnie, a propos tego sezonu, kiedy będzie wiadomo coś, co dalej? Dziewczyny miały teraz tydzień przerwy. Rozpoczynamy już przygotowania do przyszłego sezonu od przyszłego tygodnia. Mamy zrobiony już jakiś tam wstępny plan, zarys. Udało się zarezerwować salę AquaZdroju. Mamy siłownię zabezpieczoną. Także idziemy w normalny trening, bo te dziewczyny, które zostaną na przyszły sezon, no muszą być przygotowane. Nie może być 3 miesięcy przerwy, prawda? Bo to potem jest robota od początku i te efekty mogą być nieprzewidywalne. No teraz jest kwestia tego, co dziewczyny sądzą na temat naszej współpracy. Tak? Mamy dziewczyny, które już mają swoje lata, chcielibyśmy je zagospodarować w klubie. Mamy dziewczyny, z którymi się pożegnamy w tym sezonie. Jeszcze nie będę zdradzał nazwisk, pierw one się o tym dowiedzą. Dzisiaj pożegnaliśmy Darię Homiś, która wyjechała do Gliwic studiować. Myślę, że początek sezonu w jej wykonaniu był naprawdę niezły. Będzie szukała klubu ze względu na studia na Górnym Śląsku. Na pewno będą planowane jakieś wzmocnienia na poszczególnych pozycjach. Jestem po wstępnych rozmowach z zarządem i myślę, że rozmowy z zawodniczkami będą się toczyły w przyszłym tygodniu i myślę, że koło 25 już parę niewiadomych będzie odkrytych i kibice dowiedzą się, w jakim składzie wstępnie zagramy w przyszłym sezonie. Ale jedno, co jest pewne z tego, co trener mówi, nie chciał mi trener tego zdradzić wcześniej telefonicznej rozmowie. Z tych wypowiedzi wnioskuję, że trener zostaje z nami na kolejny rok. Dostałem od zarządu, że tak powiem, zielone światło, jeżeli chodzi o budowanie zespołu. Bardzo się cieszę, że obdarzyli mnie zaufaniem. Wiadomo, posada trenerska to jest gorące krzesło w każdej dyscyplinie. Wystarczy przegrać 2-3 mecze i cierpliwość zarządu, ludzi zarządzających klubem może się skończyć. Natomiast no, mamy postawione cele, był postawiony cel na ten sezon, aby grać o pierwszą ligę, no i to się udało. Także myślę, że wywiązaliśmy się ze swoich obietnic w 100%. A co będzie dalej, jak to będzie wyglądało? Cieszę się, że będę miał możliwość poprowadzenia zespołu w przyszłym sezonie. Jaki to będzie skład, to się okaże. Dziękuję ślicznie i mam nadzieję do zobaczenia niebawem. Ja też dziękuję, pozdrawiam wobrzyskich kibiców, dziękuję za wspaniały doping, za to, że byliście z nami przez cały sezon. Dzięki ślicznie. Dzięki. Po zakończeniu okresu przygotowawczego poznaliśmy w pełni skład drużyny na bieżące rozgrywki. Zanim jednak nastąpi inauguracja, tak jest, byliśmy świadkami uroczystości związanych z jubileuszem 15-lecia istnienia klubu Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Pamiątkowe koszulki oraz puchary, które tutaj były prezentowane na tle sukcesów klubu.
to wszystko część historii, której jesteśmy świadkami. Nie było się też bez humorystycznych akcentów, takich jak ucieczka Agaty przed kamerą. Całość zwieńczył bardzo efektownie wyglądający tort. To było kilka godzin niesamowitych wrażeń, które również wryją się na dłużej w pamięć. Teraz jednak wszyscy skupiamy się na pierwszym meczu nowego sezonu, który już jutro o godzinie 17:00 na ten mecz serdecznie Państwa zapraszamy.